Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam papara. Zobacz tu, zobacz mała, jaki jestem cool, taki tłum, ale widzę, że ty patrzysz tu, bo ja mam to coś i tego dość dla ciebie też. Ja jestem macho, wszystkie wiedzą to i każda na to przecież pójdzie, bo prawdziwych mężczyzn nie ma dzisiaj oprócz mnie. Brylanty na lśni, z tyłu wisi lok, ty zobaczysz to, gdy masz dobry wzrok, wąsiki, sygnety też dla ciebie. Zobacz, ruszam cię, chociaż jestem lenia i tak to wiem, że zdobędę cię, bo tej nocy ze mną będzie ci jak w niebie, jak w niebie. Ja jestem najpierw słodki niczym miód, gdy zechcę, jestem chłodny niby lód. Spojrzeniem jednym mogę uwieść cię i nie wiesz, czy to jawa jest czy sen. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, macho. Kąty prawe, no Trzeba jeszcze spokojny. Zamknij. Oto nasza chwila prawdy. Klikniemy teraz oblicz. A tu krytyka Lery. W naszym ciągu. Osobie projektowaniu osoby szczegółowej trzeciej klasy. Będzie coś pewnie Saigon. No, zobaczymy. O, tylko 55 gradów. Gradów? Bonkers. Rozrzucić, tak. To nie jest poprawną wartością. Boże. No, teraz co, policzymy. Tak, pojdziemy to. Co? Czekaj, kasuj kurwa. Ile? 194 grady, no. Jakim cudem? Maksymalna jest 20. I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I'll get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me.
bonkers. Chłopaki tyrają łydy. No i teraz dwa co wyślą od zwierciadła. Ty musi być progresja wagi. Wyjechał do Hiszpanii, założył winnicę, a jego syn gra w młodzikach drużyny z Madrytu, nie zajmuje się geodezją. Paweł, napisał PLGO 11, z funkcją cofnij, na którym zarobił miliony, jednak dalej z sentymentu jeździ białą Fiestą, pośrednio zajmuje się geodezją. Waco, przejął po ojcu restaurację i rozbudował ją w sieć gastronomiczną w Ustroniu. Nie zajmuje się geodezją. Kuba, w roku 2021 opatentował nową metodę pomiaru kątów, która wyraźnie przyspiesza prace geodezyjne. Rok później wydał podręcznik pod tytułem Pomiary kątowe w osnowie szczegółowej trzeciej klasy. Nie tylko dla orów. Wykłada rachunek wyrównawczy na AGH. Grzegorz. Zajmuje się produkcją toporków na skalę krajową, we wolnych chwilach gra rolę kaskaderów w filmach akcji i podkłada głos do japońskich anime, nie zajmuje się geodezją. Raf, sprzedaje dywany w Sopotni Małej, podobno niezły biznes, nie zajmuje się geodezją.